Witajcie w kolejnym odcinku z Outlasta. Wracamy do tego jak z pięknego horrorka, w którym można by wręcz zaledwie to widać. O. O ile się dobrze orientuję, mamy się dostać tędy. Po raz kolejny jest ciemno jak w dupie Lamberta. Przestała być jakaś bateria. To jesteśmy w jakiejś wodzie. Zaraz, bo zaraz źle idę. Za mam tędy iść. Samochodem trochę nie wiem tego. A ja już tam nie wrócę. Tak? No to chyba jednak mam iść tędy. Słyszę jakieś niepokojące dźwięki. A to może zwiastować tylko jedno. Niestety, to nie zwiastuje baterii. Nie no, już naprawdę chcę wyjść z tych kanałów, no. Z tych ścieków. Jest tak ciemno. Naprawdę, ja to muszę powiedzieć, że twórcy się postarali w tym, żeby to był klimat. Tej grze. Tutaj naprawdę można podać horror, jest to tak ciemno. To jest ta bateria przeklęta. Trzeba na nią naprawdę uważać. Czasami bym tak po ciągu grał, żeby tę baterię oszczędzić. Dobra, mam iść tędy. Chyba. Czuję, że coś za mną idzie. I chyba naprawdę coś za mną idzie. Ktoś tu jest. Tu jest chyba znowu ten walker. Okej. Okej. Jest tutaj. On tu jest. Wiesz co jest najgorsze? To jest tak ciemno, że ja w ogóle nie wiem gdzie on będzie się pojawiał. Ja się naprawdę tutaj będę musiał teraz przed nim skradać, naprawdę. No to mam przerąbane. Nie wiem jak to zrobić. Bateria mi się kończy, no dajcie mi baterię, płakam. Jest. Gdzie on jest? Gdzie on kurde jest? Jest jedna bateria, by się przydała. Nie dziwię się, jeśli on za chwilę na mnie naskoczy. Naskoczy, wyskoczy gdzieś tutaj na mnie. Tu jest tak ciemno. Świadomość tego, że on tu jest, wcale mi nastroju nie poprawia, wręcz przeciwnie. Oj, tak co, ja się go nie boję, ja po prostu boję się tego, że nie będę w stanie przejść z tego momentu. Z nim teraz. To jest naprawdę ciemno. Znowu się za chwilę bateria skończy. A ja kurde nie wiem gdzie iść, to jest najgorsze. Wymień materię, no kurde. Ale nie naprawdę, to co on tu jest, się bardzo nie podoba. Dajcie mi jakieś przejście, no jak chcę stąd wyjść. I on tu idzie, słyszę go, on tu idzie. Tu jest. On jest tu za mną. Mam takie wrażenie, że on się na nie patrzy nawet, ale ja nie jestem w stanie go w ogóle zauważyć tutaj. To jest najgorsze, że ja wiem, że on tu jest, ale go nie widzę. Bateria. Błagam. Potrzebna mi jest bateria. Znajdź mnie z kanałów, no. Dziękuję za piękną jak ze radę. Tutaj gdzie z kanałów, no. Fajny cel, tylko że nie wiem gdzie jest z kanałów. Trafiłem znowu do takich ścieków, jest ze mną ten cały walker. Ja nie wiem co zrobić, ja nie wiem gdzie wyjść.
Kurde. Jestem... Nie jestem w dobrym położeniu, dlatego mi się wydaje, że kręcę się w kółko. Jestem, on tu jest, nie? To tym bardziej. Jakby tu jest w stanie sam był, ale on tu jest! On tu jest gdzieś i ja nie wiem gdzie iść. A nie wrócę. No świetnie, wróciłem się! Wróciłem się na początek! Znowu mi się bateria kończy. Może ja w co tam grę? Naprawdę myślę o tym, żeby... Chociaż nie no, jak tutaj była bateria, to... To oznacza... Że ja najwyraźniej idę w dobrą stronę, tylko kurde muszę stąd znaleźć jakieś wyjście, no. A to już takie proste nie będzie. Zaraz się pewnie okaże, że wyjście było w najbardziej oczywistym miejscu. A ja na to nie zwróciłem uwagi. No ale ja się już ewidentnie kręcę w kółko, to jest najgorsze. Jest tam sekretna bateria w końcu. To jest najgorsze. Walker! Jesteś tu, kurwasku? Nie było, ale jak taka fizyka gra, to racją tu jest. A mi już została ostatnia bateria. Wiecie co? Ja chyba zrobię to takiego, że jeśli mi się teraz bateria za chwilę skończy, to ja wstam grę, bo... Masakra ogólnie. Gdzie kredzę w kółko, ja nie wiem co zrobić. Jest może jakaś dobra informacja w takiej postaci, że baterie się respią? Tutaj chyba ostatnio była bateria, ale baterii już nie ma, więc bateria się nie respi, to jest najgorsze. Chyba się zaraz przekonam, co się stanie, jeśli mi się bateria skończy. Ej, no to jest paranoja jakaś. Jestem tu z nim. Nie wiem gdzie on jest. Jestem w dodatku. Zaraz on mi wyskoczy pod ryjem, tak? Nie no, dajcie spokój. Jak mam tu przejść? Nie wiem, tędy mam iść? Bo nie! Iść końce bateria. Ale przecież tutaj nie ma wyjścia! Dobra, sprawdzamy co się stanie, jeśli mi się bateria skończy. Co tu idzie? Sprawdzamy co się stanie. Teraz wskazać w stan grało się za chwilę. Ale jeszcze chyba nie będę. Dobra, kończy się bateria i co? Aha! Okej! Okay. Czyli... Mam jeszcze jedną baterię się okazuje. Ale wiecie co? Ja to chrzanie. Ja wyjdę teraz do menu. Co tam grę? I ten moment spróbuję wstać jeszcze raz. No. Rozumiem, że nic nie zrobię, czyli mam tędy nie iść, mam iść tam chyba. Aha. Już tutaj jestem, dobra, to skajcie.
Tutaj będzie mi potrzebna pomoc, bo ja tego sam nie przejdę, nie ma takiej opcji. Niestety po raz kolejny muszę skorzystać z pomocy Sarza. No ale co ja, po raz na to, że wymyślili taki poziom, gdzie nic w ogóle nie widać, jest ten Walker się cały kręci tutaj. Kręci się w kółko, kręci się, bo lubi się kręcić. I chcę, kurde, znaleźć jakieś wyjście, no ale gdzie to wyjście, jak tego wyjścia w ogóle nie widać, bo jest tak ciemno, jest bardziej ciemno niż w dupie... Bloom z klubu Wings i weź tutaj teraz... Główkuj, jak wyjść z kanałów. Nie, naprawdę, mogliby jakoś podpowiedzieć, tym bardziej, że gram na... Najłatwiej jestem poziomie trudności, więc powinno być chyba jakieś podpowiedzi. Na tym poziomie to zrobić. Fajny horror ogólnie muszę powiedzieć, ale no już tutaj zaczynam dostrzegać pewne wady. Chociaż tutaj też to można różnie interpretować, no bo ktoś by mógł stwierdzić, że to ja po prostu jestem debilem i nie ogarniam. No może nie jestem debilem, no ale... No ale tam kurde nie widziałem w ogóle jakiegokolwiek wyjścia stąd. Więc tutaj naprawdę będę potrzebował pomoc Sarza, bo inaczej ja tego nie ogarnę. I mój wielki plan, żeby robić odcinki poniżej, do 30 minut postać się walić, ponieważ jestem zbyt głupi, żeby ogarnąć, jak wyjść z kanałów. Ja to chsanie, nie? Słuchajcie. Ja tutaj się miałem dostać! Chyba. Okej, tak nie? Jednak nie. To chwila. Dobra, jestem tutaj. Wróciłem się, czyli dobra, tutaj jednak nie miałem iść dalej. Chcę Walkera. Dobra, i to jest teraz ten moment. Dobra, ja chyba... zły moment jednak znalazłem u Sarza. Jeszcze raz muszę to przeanalizować. O sorry, że jestem takim idiotą i tego nie ogarniam. Dobra, okej, znalazłem ten moment, gdzie jest teraz Sarc. Okej, on niby wchodzi tam. Kurde, chyba znalazłem jakiś dokument, którego nie znalazłem. Dobra, no okej, no idź tędy. Jak ja teraz. Dobra, jak ty to zrobiłeś? Ten moment naprawdę jest ciężki. Aha. Dobra. To teraz tak, ja chyba mam iść w prawo, tędy mam iść konkretnie, tak mi się wydaje.
ten Walker się tutaj będzie kręcił, kręcił się będzie, bo on się lubi kręcić. Albo i nie, jednak nie tędy, kurde, ej, tu się tak łatwo idzie zgubić. Zrujdzie Walker. Czy idź ode mnie, idź sobie ode mnie, kurde. Ej, no nie, no... Co jest? Tam powinna być jakaś... Tutaj gdzieś powinna być jakaś drabina. Co, to jest tak ciemno, słuchajcie. Pierdola, masz jak mam ich w lewo, kurde, już nie... Ej, nie, gdzieś tak łatwo tutaj pogubić. Ale gdzieś tutaj był jakiś... Tutaj powinna być jakaś drabina w każdym razie. Wkurzające strasznie. Mini baterie, no. Świadomość tego, że on się tu kręci. Ej, no tutaj gdzieś musi być wyjście, no come on! Co jest? Jest, jest! Dobra, znalazłem! Tedy mam iść! Tylko Walker tu idzie! Walker tu idzie! Dobra! Uśma! Wykrój mnie! Wspinaj się, ej! Wspinaj się, idę! Jest drobina! Kurde! Nie widzę, ajaj! O nie! Znalazł mnie! Ja tam idę, to coś ej, to nie będzie łatwe, naprawdę. Ale na pewno chcę za mordy, znaczy, tak z bliska jednak aż taki creepy nie jesteś, wiesz? Jakoś da się na ciebie patrzeć, nie jesteś aż taki creepy blisko. Dobra, tam przerabiamy to co na rodzie jeszcze raz, w takim razie. Dobrze nakręcić. Dobra. Kurde, mam wskoczyć mu na tą drabinę. To jest problem. Gorsze jest to, że tego praktycznie nie widzę w ogóle. Ale z nim naprawdę będą problemy, nie? Dopiero co się z nim ostatnio upraliśmy, a tutaj po prostu bardzo wróci ponownie. Niestety mnie zabił. Ale trzeba się było spodziewać tego, że będę umierał. I on jest. Kurde, najgorsze jest to, że go tutaj nie widzę w ogóle. Nawet z tym trybem nocnym go nie widzę. Bo on chyba teraz się nie ten tak się wydaje. O nie! Kurde no! Jest, jest do tego. Jaj, co zrobić? Trzeba go ominąć jak teraz. Będzie to tędy, to pójdę tędy no. No po. Jaj.
A nie, ja minę te wej, kurde, tam były te spody chyba już, no. Ej, ten moment to jest tragedia po prostu, naprawdę. To jest strasznie ciężkie do przejścia. Wymienia tą baterię. No come on. Będę cały odcinek przychodzić ten moment, bo to jest bardzo ciężkie. Ja mogę coś tam... Nie mogę tego zrobić, no niedobrze. Może by mi to mogło jakoś pomóc, no ale oczywiście nie. No kurde, i znowu gdzie kręcę w kółko, no. I to oczywiście on się tam musi kręcić przy tym. Dobra, jest, widzę, chyba tędy mam iść. Tak. Żeby on się tam teraz nie kręcić, muszę na tą drabinę wskoczyć. Tutaj muszę się dostać. A katalizon mnie od razu wykrywa, tak? Skakuj! Jest! Dość, dobra, tutaj już na trzecie zamontujcie. Okej. Dobra, ty mi chyba nic nie zrobi, tak się wydaje, mam przynajmniej taką nadzieję, że... Ej. Puszka dalej gra, on chyba za mną nie pójdzie tam, chyba tak? Na górę. To nie. Jesteśmy w męskim udziale. Co jest? Ała! Ej! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Dobra, on idzie tam. Widzisz tu wracał? Kurde, kolejnego mamy. Na karku cypa. Na pewno ten Walker teraz jakiś... Z kolejny psychol. Dobra, ale chyba sobie odpuścił na szczęście. Jesteśmy kurde w jakichś tunelach. Ej, powiem tak szczerze, możecie mnie wyśmiać teraz trochę, ale tutaj... ten Outlast to jest właściwie Wilcesaniec, gdyby to była dobrze zrobiona gra. Wiecie dlaczego? Bo te poziomy, które tutaj mam w Outlastie, trochę mi wspominają te poziomy z Wilcesaniec, tyle z o wiele lepszej oprawie graficznej. To jest nawet spoko. To jest dobre prawie graficzne. Okej, to mi chyba, mam nadzieję, nic nie zrobisz. Ale on mi chyba już coś może zrobić. Ja sobie pójdę. Tak. To mnie nie zauważył. To mam wstępy. No nie, znowu kanały! Dlaczego? Dajcie mi baterię, ale przynajmniej teraz mam pewność, że ta bateria, którą teraz mam, jest ostatnia bateria, mam dwie baterie, nie? Prawda. Zapaś się. Może to jest jakoś będzie. Ale to jest naprawdę dobre, podoba mi się ten horror. To jest tak horror, tak by sobie tak chcę zapowiedzieć, bo to jest tak ciemno, to jest tak strasznie, to naprawdę osłabić strasznie. No nie, i znowu ciemności! No nie! Nie jest to Walker być, tak? To sobie Walker mógł dać spokój. Kurde, kurde zasycenie. Może taka ciężka, kurde, nie wiem, syrena przyjdzie czy coś. Taka bardziej creepy, mniej fajna adagio, może co? O, mój bohater to zapisał. Uczta dla much. Ścieki już chyba bardziej cukrzyć nie mogą. Setki ciał stłoczone w jednym miejscu, tysiące much. To jest właśnie wyjście, o którym mówi kaznodzieja. CO?! Pokaż to! O ja cię! No może my najpierw sprawdzimy inne przejścia, co? Przede wszystkim przydałaby się jakaś bateria. Okej.
tyle baterii byście mogli dać, no. Teraz sobie nie wiem, gdzie mam iść, tam, czy tutaj jednak? Chwila. Jak mam to zepchnąć? Dokładnie. Dobra. On mnie pewnie zaatakuje, gdy tylko do niego podejdę. Ja się... Kurde, i nie ma dalej baterii, no! Nie z tej strony! Dajcie mi baterię! Ja potrzebuję baterii! No i pusty pokój mogłaby być bateria, ale... Nie ma. Coś słyszałem. Niedobrego. Kurde. Ej, powiem tak Ceza. O nie! O nie! Ktoś się dobija! Sanki dobi! A tam się ktoś dobija! Bateria, w trybunał! Jest! Jest jedna bateria, dawać! Nie ma baterii. Ja sobie sprawdzę jeszcze inne przejście, bo chyba tu jeszcze jakieś było. Dzień dobry. Dobra, tam nie ma. Czyli co, jedyne przejście to rozumiem tam, za nim. Za tym typem, który tam poszedł. Znaczy tam dobijał, do tych drzwi, ja mam mu serio otworzyć. Ja cię... Czy tam jest trochę dobre światło? Ajajaj, nie podoba mi się to ani trochę. Kurde, może to inaczej muszę zrobić. O nie, jestem, muszę chyba popkać. Dobra, to już? Tak. Zaraz tutaj na mnie... Wyskoczę z stanu trubów, tak przesuwam. Kurde, ktoś się tam dobija, no. Dobijają się tam. I to wcale nie jest nic dobre kompletnie. Tam się ludzie dobijają. Zaraz ktoś tu na mnie wyskoczy, ja się założę. Co tu się stało? Muzyka nic wesoła, niczego dobrego. Jest bateria. No kurde, to chyba byli ludzie torturowani. No. Zdecydowanie to się odbywały jakieś tortury. Nagraj to! Napisz jakąś notatkę, Miles. Sam mam się dostać wentylami na górę. Panie doktorze. No to się... Dostałem do pomieszczenia torturowanych ludzi. Jakaś szansa, że znajdę tu coś jeszcze interesującego? Jest dokument. Autor Rick Trigger. Niestety to kolejny pacjent, który nie przeżył. Robiłem co w mojej mocy, ale jestem tylko lekarzem, a nie cudotwórcą. Jestem dosyć nowy w tym całym
lekazowaniu, więc nadal próbuje się we wszystkim połapać. W każdym razie, ktoś powinien złapać za łeb ten katastrofalny projekt Wall Rider. Ucieka nam kasa, od kiedy wszystko się popsuło przez tego małego Billiego, ale udało mi się odchudzić personel o ponad 80 osób. Oznacza to krótkotrwałe oszczędności przy wypłacaniu pensji oraz długotrwałe przy opłacaniu emerytur i opieki zdrowotnej. Poza tym sporo się dowiedziałem o biologii. Nie byłem wcześniej tego pewien, ale teraz mogę powiedzieć z absolutnym przekonaniem, że nie można żyć bez nerek. Człowiek uczy się całe życie. Aha! Czyli rozumiem, że oni tutaj po prostu wymordowali personel, żeby im nie płacić, tak? Za ich pracę. Ja cię! Ej, klimat tutaj za naprawdę jazdy. Klimat, to co się tutaj dzieje w tej zemiazdy, jest wentyla. Jakieś tortury były odbywane. Ludzie byli torturowani. Zapewne przez tego całego Ricka Trigera. Co to się dzieje? Wiecie co? Jaki mam mu to spierdalać? Co to mam mu to spierdalać? Kurwa! To wiem ci tam po mnie! A co to? O nie! Chyba nie odpuściłem trochę! Co to jest więcej teraz? No cię! No cię! Kurwa! Okej. Popij to. Zabarykaduj. Okej. Nie teraz, tutaj. Chyba. Ja na tym nic nie zrobię. Z Polską mnie tam odpuść. Nie no, czy to wypało na chwilę? Nie to za wolno, nie? Ja cię. Spierdala! Teraz teraz spróbuję dostać! Spierdalamy! Dobra, powiem na ekscezę! O kurwa, on jest nade mną! Dajcie! Kurwa, mać! On mnie zabijał, nie? Ajaj! To jest tam! Ja dopiero coś mówiłem o stanie zombie, które się może na mnie zrzucić. To właśnie jest. No, właśnie na to zombie mnie atakuje. Oni tak mówią. Kurwa, totalista. Na dole, co ja mam zrobić? I dodaleć tędy. Ten też nie dostanę, to co mam kurwa zrobić? Tutaj jest bazylii! I teraz się wracam! O nie! Ja zginę, nie? Teraz mnie zabiją! Jucie! Co tu się dzieje? Atakuje mnie stado zombie! Drzwi mi wypadły, no jakieś drzwi, kurde! Tędy się miałem dostać, kurde! Chyba! O, come on! A teraz tędy! Skąd? Okej! Aha, zginąłem. Ale było zapisywanie. Jaki... Dobra, to było piękne. Dobra, chociaż nie mam z czego się cieszyć. Już tutaj idą po mnie. No poważnie? Już tutaj dostali do mnie.
No to dlatego to ja się nie desyłem. No kurwa, no gdzie mam iść? Idź się mi stąd! Tak pędzę, nie, ten też nie! Idź się mi stąd! Pędzę! Skąd? Nie mam twoich pieniędzy! Dajcie mi spokój! Nie wiem, co cię odpierdala! Zamykaj to! Okej! Dzięki chyba! Albo... Bullshit priest's guy, aren't you? Albo i nie dziękuję. His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah blah. Ja nie chcę z tobą gadać. Failure than you look. A little cardio wouldn't pay. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Zdesu pod rynne. Zresztą on jest jeden. Chyba lepiej, gdy jest jeden pojeb nic. Pada psycholi. No zdecydowanie nie jest dobry. Wpadliśmy w bez podrydne. Gdybyś temat swojej rozwiązał. Kamerę mi oddawaj. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right. Jaki dowcipnisz? Badaj za mnie, zaraz tego dobrego skóry nie zacznę. No to żeśmy wpadli. On zdecydowanie jest dobry, on chyba będzie chciał nas torturować, tak mi się wydaje. On chyba nas zabiera na tortury właśnie. Aha. Tak, zdecydowanie nas zabiera na tortury. Odciąć mu język! Będzie cała mi się wydaje, to jest chyba jeden z tych lekarzy. Światło byś zapalił. No, dzięki. Ja z tobą nie chcę gadać. Ubrałbyś się z łaski swojej. I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou. Tak samo fajnie, jak ty. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit. Przyganiał kocioł garnkowi. Jesteś tak samo popierdolony jak on właśnie. God died with the gold standard. Bo dwoje jesteś sobie warci. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest. Ja, Martin, panie ty, kto to mówi? Panie ty gość! And that's what I'm here for. To make you believe. On zrobi? You paying attention? No, tu chyba. Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Better now, right? You understand why we cheat here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Cię wybierasz. Nawet budów nie da się założyć. Bo jest tak właśnie na bosaka, to będziesz miał kurde. Zbędzie.
okej, to co mam myską robić? Zaraz. Dobra, dało mi się do... Serio? Dobra, nie dziwię ci się nawet. Zapisywania. Zadanie, dostać się na parter oddziału dla mężczyzn. Wiecie co, mi się wydaje, że chyba moim zadaniem będzie... jegoś, kurde, nie wiem, zabicie tego typa. Bo on coś mi mówi, że będzie nas ścigał. Ale to wiecie co, on nas będzie ścigał w następnym odcinku. Ja w tym momencie kończę, już starsty katrak się na dzisiaj. To będzie na tyle, na razie.